ośrodku Karta pracuję jako wolontariusz od 5 lat. Dlaczego zdecydowałam się na ten właśnie wolontariat? Pomyślałam, że warto byłoby w życiu zrobić coś bezinteresownie, zrobić coś, co mnie sprawi przyjemność, co będzie pożyteczne dla innych, no i żeby to się działo w miłym towarzystwie. I wszystkie te warunki spełnia ośrodek Karta, którego działalność była mi znana już wcześniej. Czytywałam kwartalnik, bardzo cenię działalność tego archiwum. A że interesuje mnie historia, w tym również historia XX wieku, ta historia w wymiarze jednostkowym, ludzkim, prywatnym, to miejsce to wydało mi się idealne, żeby móc zrealizować te plany. W ośrodku Karta pomagam w pracy archiwum dokumentowemu, to znaczy pomagam w opracowaniu gromadzonych przez archiwum dokumentów, czyli wspomnień, relacji, materiałów kolekcji prywatnych i rodzinnych. Najczęściej moim obowiązkiem jest czytanie źródeł pisanych, rękopisów najczęściej, i ich opracowanie merytoryczne, to znaczy indeksowanie zawartości, streszczenie, nadawanie słów kluczowych. Muszę powiedzieć, że wszystkie kolekcje, które opracowywałam do tej pory i opracowuję, są dla mnie ciekawe i są inspirujące. Od dłuższego czasu zajmuję się opracowaniem dzienników, rękopiśmiennych dzienników Wiktora Woroszylskiego i to jest rzeczywiście wyzwanie i wielkie doświadczenie dla mnie z wielu względów. Między innymi dlatego, że obejmują one bardzo duży okres od lat 50. do 90. do śmierci autora. I ja mam okazję skonfrontować ten tekst z własnymi wspomnieniami, bądź ze wspomnieniami osób mi bliskich. Odnajduję w tym tekście i miejsca znajome, bo rzecz dzieje się głównie w Warszawie, i znajomych, niewielu, ale jednak znajomych, ale także ich znajomych znajomych, znajomych rodzin, znajomych przyjaciół i osoby znane mi z lektur, z telewizji, z prasy, z życia publicznego. To jest, muszę powiedzieć, dla mnie niesłychanie interesujące i inspirujące również.